Cześć. W ostatnim tygodniu miałem okazję być na próbach Teatru Exit. Teatr Exit to jest taka inicjatywa, jedna z wielu inicjatyw krakowskiego stowarzyszenia Klika. Jest to teatr, który tworzy sztukę, filmy i spektakle na naprawdę wysokim poziomie artystycznym, a trzonem obsady aktorskiej są osoby z niepełnosprawnościami. To, co za chwilę zobaczycie, to jest efekt mojej wizyty w tym teatrze, na próbach tego teatru. I mam nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy. Bardzo bym tego chciał. Co jeszcze, moi drodzy? Aha, chciałbym was, rzadko to robię, ale chciałbym was poprosić o to, żebyście obejrzeli ten film do końca, ponieważ właśnie na końcu znajduje się jedna prośba, bardzo ważna, właściwie najważniejsza w całym filmie. Z góry dziękuję i zapraszam na film. Teatr Exit to jest takie miejsce, gdzie chcemy uprawiać taką sztukę, w której dzieje się coś naprawdę. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy, pilot, super, dzięki. I też chcemy robić taką sztukę, która by pozwalała na zmianę postrzegania sztuki chrześcijańskiej w ogóle, sztuki związanej z osobami niepełnosprawnymi. Też taka przestrzeń, która jest profesjonalnym teatrem, który nie potrzebuje jakiejś litości w patrzeniu na osoby niepełnosprawne, tylko broni się swoją sztuką. Ale wiesz, chodzi o to, że tam nie trzeba gęsto, nie? Jak trochę przerzedziłeś, to jest lepiej. Lepiej jest, to w górze też, to tylko tyle. Ostatni raz nagramy. Ja bym chciał podziękować Panu Bogu za to, że mogę spotykać na swojej drodze życzliwych ludzi, że mogłem znaleźć się w tym teatrze za Macieja i Panu Bogu również też za to, że obdarzył mnie talentami. Hasło grupy! Trzech grupy! Za to jestem Panu Bogu wdzięczny, że tu mogę pracować, mogę się udzielać. I po prostu lubię tutaj z kolegami i koleżanką przebywać. No. Teatr Exit funkcjonuje 5 lat. W tym czasie udało nam się zrealizować 5 spektakli teatralnych, 3 filmy. Staliśmy się bohaterami 3 filmów dokumentalnych, nagraliśmy trochę teledysków. I w tej chwili rozwijamy kolejne projekty. Ty musisz jakby też pamiętać, że to, co śpiewasz, jest dodatkiem jakby do tej opowieści, do obrazu. I musisz śpiewać to, pamiętając o kontekście, w którym się ta piosenka pojawia, nie? Ja jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu, że dał mi dużo szczęścia w moim życiu i dużo miłości. Ten film będzie miał tytuł Po tamtej stronie dnia. On jest fragmentem dużego społecznego projektu realizowanego dla PFRON-u, który polega na tym, że generalnie chcemy zabrać głos i chcemy trochę opowiedzieć o tym, co przez ostatni rok wydarzyło się w Polsce. Mam na myśli problemy społeczne. Paniczny lęk, co będzie dalej. Nie jestem w stanie podjąć pracy.
Nie jestem w stanie się sama utrzymywać. Nie jestem w stanie funkcjonować. Wzrastającą znacznie ilość kryzysów psychicznych, chorób psychicznych, i ten projekt odpowiada na to. On opowiada o tym, co ludzie przeżywają właśnie doświadczając kryzysów psychicznych. Nadwrażliwi, delikatni jak kwiaty, w obliczu maski świata, bezbronni, ślepi, głusi. Sam film zrealizowany jest w 100% z relacji pacjentów Szpitala Babińskiego w Krakowie. Wykorzystujemy też malarstwo, które powstaje tutaj w szpitalu, bardzo piękne, bardzo sugestywne, i wykorzystujemy teksty, poezję pacjentów, i z tych tekstów zrobiliśmy 5 piosenek. Natomiast te teksty, jak poznawałem poszczególne te relacje, to tak zaczęły one mi trochę przypominać taką podróż przez piekło. I tutaj pewien pomysł, taki pomysł formalny pojawił mi się, żeby ta opowieść filmowa, żeby była zbudowana na pomyśle zaczerpniętym z Boskiej Komedii Dantego. W naszej historii nie odwzorowujemy tego jeden do jeden, tylko wykorzystujemy tą formę. W naszym wypadku będzie to rzeczywistość, w której dowiadujesz się o chorobie. Tak. Zaczynasz rejestrować stany, które wydają ci się dziwne, tak jak oni piszą. Tak. Ci w tym pierwszym momencie uświadamiasz sobie, że coś jest grubo, nie halo z tobą. Tak. I to jest coś, co jest tym wchodzeniem do piekła u Dantego, nie? Nadszedł exit, jestem aktorem. Gram po drugiej stronie dnia, mam wariata z Kobierzyna. Psychiatrzy na to. Oszustka udawała. Uciekła kominem. Chciałbym podziękować Bogu, że jest za to, że mi dał rodziców, za to, że mi dał teatr. Ja wdzięczny jestem Panu Bogu za to, że mnie stworzył takim, jakim mnie stworzył, że mogę tutaj uczestniczyć w zajęciach, że mam ciepły dom, kochającą rodzinę. Za to wszystko jestem Panu Bogu wdzięczny. Kolejnym projektem, nad którym pracujemy, bo mamy zrobiony już scenariusz, zaplanowane dni zdjęciowe, mamy też już obsadę zrobioną do tego filmu, to będzie Tobiasz. To jest kolejna nasza adaptacja biblijna, która w zasadzie bardzo nam się wpisuje w takie problemy, które często są w każdych rodzinach, ale zwłaszcza w osobach, wśród osób niepełnosprawnych, ponieważ Tobiasz opowiada historię uzdrawiania relacji w rodzinie. Bardzo nam zależy na tym, żeby ten film był głosem właśnie takim potrzebnym w rodzinach osób niepełnosprawnych. Dlatego, że niepełnosprawność to nie jest choroba, która nie jest przypadłość, która dotyczy tylko i wyłącznie tej osoby, która na przykład ma porażenie mózgowe, czy jest niewidoma, ale to jest coś, co dotyczy całych rodzin. A żeby się mogła wykazać, o, nie dlatego, żeby na to. Jedne. Tylko żebyś się mogła wykazać. Chodzi o wydobywanie z ciebie twojego wielkiego talentu. Właśnie w tej chwili możecie Państwo nas wesprzeć, ponieważ prowadzimy w internecie zbiórkę na zrzutka.pl. Wystarczy wpisać zrzutka, film Tobiasz, to już powinno się pokazać. Z końcem kwietnia, początkiem maja chcielibyśmy móc mieć już budżet dopięty na tyle, żebyśmy mogli zrealizować zdjęcia, które są już rozpisane. I ostatnie pytanie, które zadałem też twoim aktorom, czyli za co jesteś wdzięczny w ogóle w swoim życiu? Oj, to będzie bardzo długa lista, nie wiem, czy mnie nie wytniesz tego. Śpiewałem kiedyś piosenkę w takim projekcie, który realizowałem z Adamem Szewczykiem.
z naszym gitarzystą tutaj teatralnym. Ta piosenka miała tytuł Szukałem siebie, znalazłeś mnie. Więc pierwsza moja wdzięczność jest adresowana do Boga Wszechmogącego, któremu w pewnym momencie zechciało się przyjść do takiego grzesznika, jakim byłem i jestem ja. To było doświadczenie, które absolutnie przemieniło moje życie. Chciałbym Bogu podziękować za rodzinę. Pan Bóg ulitował się nade mną, nie pozwolił mi zostać zakonnikiem. Miałem takie plany jako neofita nawrócony gdzieś tam, ale znalazł mi Bóg coś lepszego. Znalazł mi żonę Alinę, znalazł mi szóstkę, dał mi szóstkę dzieci. To jest też coś, co sprawia, że jestem bardzo wdzięczny. I dał mi wreszcie pracę, Teatr Exit. I dał mi moich przyjaciół, Natalię, Tomka, Rysia, Marcina i jeszcze parę innych osób. I to są już takie przyjaźnie. Myślę, ten teatr jest czymś więcej niż tylko teatrem, bo to jest miejsce, które po prostu daje przyjaźń i rozwija mnie jako człowieka, bo każdy z moich aktorów czegoś mnie uczy. Natalka z Rysiem, osoby niewidome, pokazują mi, jak znakomicie sobie mimo pewnych trudności radzą. Tomek Balon, który ma wielokończynowe porażenie mózgowe i miałby powody, miliony powodów do narzekania, uczy mnie tego, jak można być radosnym pomimo wszystko. Marcin Konik, wspaniały aktor, uczy mnie wrażliwości, uczy mnie tego, że trzeba patrzeć w swoje serce, uczy mnie tego, że można mieć przyjaciół niekoniunkturalnie, że można człowiekiem się interesować po prostu dlatego, że jest, a nie dlatego, że ma worek pieniędzy, czy ma jakąś sławę, w której chciałbym się trochę poogrzewać. Dzięki. Nie jestem każdym, ale jestem kimś. Nie mogę zrobić wszystkiego, ale mogę zrobić coś i będę robił coś, żeby się kiedyś nie okazało, że skończyłem nie robiąc nic.